Po raz kolejny zostaliśmy opuszczeni. Wtedy jeszcze miałem wrażenie, choć w Krakowie była piękna pogoda, że to może rzeczywiście jest kwestia tego pyłu z nad Islandii. Bo wielu mówiło o tym, że to jakaś główna przyczyna, tak? To podawano to jako główną przyczynę rzeczywiście niemożliwości przyjechania do Polski przez wielu przywódców europejskich. I mniej więcej w tygodniu po katastrofie, po pogrzebie pary prezydenckiej w Krakowie pojawił się komunikat wydany przez brytyjskie biuro meteorologiczne, które monitoruje na potrzeby całej przestrzeni Unii Europejskiej niebo, z którego wynikało, że ilość pyłu na terenach najbardziej dotkniętych czy zagrożonych przez wulkan, ilość pyłu nie osiągnęła nigdy więcej niż 17% normy. To jest komunikat oficjalny podany przez Brytyjczyków, przedrukowany w polskiej prasie mniej więcej z drugiej połowy kwietnia zeszłego roku. I wtedy tak naprawdę dojrzała we mnie myśl, że tu naprawdę trzeba zdecydowanie zacząć przyglądać się tej sprawie, ponieważ zbyt wiele elementów wskazuje na to, że Polska jest w bardzo złym momencie historycznym, ponieważ nie tylko, że traci dużą część tej bardzo patriotycznie nastawionej elity, ale przede wszystkim nie znajduje do końca, tak się wydawało wtedy, myślę, że do dzisiaj moglibyśmy to tak definiować, nie znajduje do końca zrozumienia wśród tych, na których pomoc, uczestnictwo najbardziej liczy. To był taki moment, w którym rzeczywiście należało się zatrzymać i zastanowić nad tym i opowiedzieć sobie tą historię jeszcze raz od początku do końca. Gdzie my jesteśmy? W którym momencie jest w tej chwili Polska? Jak ona wygląda? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Właśnie rodzą się też pytania, no, w jakim kierunku my zmierzamy, czy może kto nam nawet ten kierunek wyznacza, czy kto nam narzuca, można powiedzieć, czy ogranicza nas, prawda, jakieś ramy, w których my się możemy poruszać, nawet gdy będzie mówić, że jest demokracja, że my mamy prawo do prawdy, do wolności. To właśnie upominanie się też w tej sferze międzynarodowej o siebie nawzajem, to w tym filmie pana właśnie wychodzi. Czy tak naprawdę ktoś by się za nami upomniał, jeżeli by do czegoś tak naprawdę dotarło? Widzimy katastrofa. Wielu dzisiaj mówi o tym, żeby umiędzynarodowić to badanie przyczyn katastrofy, bo w tych strukturach, w których dzisiaj żyjemy, wielu się wydaje, że jak gdyby komuś nie zależy na tym, żeby dojść do prawdy, żeby tą prawdę ujawnić. Znaczy jest to rzeczywiście działanie niesłychane. Ten brak zdecydowania polskiego rządu w kwestii śledztwa, ten brak możliwości reagowania na arenie międzynarodowej na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które w tym śledztwie już powstały. Ta wiedza i świadomość tego, że dokumenty prawne, które zostały wykorzystane do katastrofy smoleńskiej, do badania katastrofy smoleńskiej jako podstawa prawna, pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli nie są wręcz kompletnie bezużyteczne. Takie głosy też się pojawiają. To wszystko rzeczywiście sprawia, że my dzisiaj jesteśmy identyfikowani w Europie jako kraj słaby, duży, ale słaby. Kraj bez jakiejkolwiek, powiedziałbym, wizji tego, w którym kierunku w tej kwestii powinna rozwijać się jakby polska strona, prawda? Głosy mówiące o tym, że należy to umiędzynarodowić, są naprawdę bardzo logiczne. Takie mam wrażenie. Wydaje się, że doszliśmy do momentu, co zresztą było widać po publikacji rosyjskiego raportu, że dalej z Rosjanami nie posuniemy się już ani o krok. Rosjanie stworzyli oficjalny dokument, który jest dokumentem międzynarodowym, z którego wynika, że cała wina za katastrofę smoleńską leży po polskiej stronie. Tu niewiele się zmieni. Niewiele zmieni polski raport. W każdym razie na pewno nie zmieni opinii publicznej międzynarodowej, ponieważ opinia publiczna międzynarodowa do dzisiaj dysponuje tylko raportem rosyjskim. Jeżeli przyjrzeć się choćby głosom, które w Europie, czy myślę i za oceanem, w wielu innych miejscach na świecie,
opisują katastrofę smoleńską, to one będą je opisywały właśnie w sposób taki, jaki podali to Rosjanie. Jaki podali to Rosjanie zaraz po katastrofie smoleńskiej, ale również jaki podali w tym raporcie. Więc to jest sytuacja, w której wszystkie podmioty, które uczestniczą w grze międzynarodowej, zwłaszcza tej, która dotyczy naszego kraju, myślę, że otrzymują bardzo jednoznaczne sygnały, z których wynika, że Polska jest krajem słabym. To się odbija na wielu innych płaszczyznach, w wielu innych przestrzeniach. Patrzą na nas zarówno ci, którzy wiążą z nami jakieś nadzieje, jak i ci, którzy chcieliby, aby Polska była wciąż krajem mało znaczącym i nie stanowiącym o sobie w sposób jednoznaczny. Więc to jest jakby z punktu widzenia problemu makro, w skali makro. To jest proces bardzo niebezpieczny i należy rzeczywiście zastanawiać się nad tym, jak z tej sytuacji wybrnąć, bo ona może niestety skutkować dla Polski no, poważnymi konsekwencjami. No, bierzmy pod uwagę choćby sytuację, która się tu za chwilę zacznie rozgrywać, mianowicie kwestię gazu łupkowego, który stał się ostatnio bardzo modnym tematem. Mam wrażenie, że wszyscy dookoła próbują o gazie rozmawiać. Mam wrażenie, że Polska do tych rozmów nie jest przygotowana. A jak pan dobierał gości do, można powiedzieć, do rozmowy? Bo jest też książka List z Polski, Mariusz Pilis i Artur Dmochowski. Film, można powiedzieć, gdyby rozmawialiśmy przed programem, musiałbym mieć wiele godzin, żeby ująć to wszystko, o czym goście zaproszeni przez pana mówili. I według jakiego klucza pan dobierał rozmówców? Powiem tak, że przede wszystkim ten film jest taką próbą zebrania wszystkich wątpliwości i pytań, które rodzą się w związku z katastrofą smoleńską. Pytań do dzisiaj. Czyli nie tylko strefa wpływu na nas Rosji, tak? Czy tego, czy Rosja jest tym decydentem, który nas jak gdyby, bo czytając różnego rodzaju komentarze internautów, tak to wygląda, że my tak naprawdę nie mamy nic do powiedzenia i nigdy nie mieliśmy, bo zawsze byliśmy pod jakimś przemożnym wpływem. Czy niestety tak to wygląda, że rzeczywiście jesteśmy między dwoma żywiołami, że tak to określę, między żywiołem wschodnim a żywiołem zachodnim. One zawsze kształtowały i miały wpływ na to, co działo się w Polsce. Jeżeli dołożymy do tego rzeczywiście ten fakt, który w filmie się nie znalazł, a tu jeden z moich rozmówców bardzo zwraca na niego uwagę, mówię tu o panu Przemysławie Żurawskim-Wolgrajewskim, że Polski jako podmiotu gry międzynarodowej, politycznej, dyplomatycznej nie było na mapie przez prawie 200 lat. Bo od mniej więcej 1709 czy 6 roku Polska przestała się liczyć w tych międzynarodowych rozgrywkach, to trudno się dziwić, że zachodnie dyplomacje, ale również i dyplomacja rosyjska nie traktują poważnie polskich głosów. To jest sytuacja, w której właściwie bez odwoływania się do jakichkolwiek emocji można przyjąć, że nie ma doświadczeń liczenia się z polskim głosem w grze europejskiej, przynajmniej tej od 200 lat. Były momenty, w których mogliśmy rzeczywiście o sobie stanowić i stać, być takim podmiotem w sposób poważny, ale to były bardzo krótkie rzeczywiście momenty, takie, które na proces, sam proces wpływu dużego nie miały, więc jest rzeczywiście trochę tak, że Polska jest tym, jak to kiedyś określił profesor Norman Davis, Bożym Igrzyskiem, gdzie w pewnym momencie, znaczy my nie mamy za dużo do powiedzenia na temat tego, co się w tej chwili dzieje. To powinno się zmieniać, to się zmieniało. To się zmieniało za prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że ta tendencja wcześniej czy później stanie się dominującą w Polsce, gdyż wydaje się, że to jest jedyna recepta na powodzenie
Polski na arenie międzynarodowej, ale też i na ugruntowanie swojej własnej niepodległości. To są rzeczy rzeczywiście ważne. Tak, z tym wpływem wszedłem w zdanie panu odnośnie gości. Czy to jest jakiś klucz? Czy jakoś świadomie pan dobierał gości? Czy to nie jest, ktoś tak też w komentarzach, że to i jednostronnie, czy jakoś tendencyjnie? Tak, spotkałem się z tego typu pan też rzeczywiście komentarzami, że to jest jednostronne dobranie gości. Oczywiście, że to jest jednostronne dobranie gości. Ja nie ukrywam tego w żaden sposób. Natomiast nie uważam, że to jest element, który można by określić jako stawiający ten film pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jego rzetelność. Są dwa rodzaje jakby filmów, z grubsza rzecz ujmując, czy przekazów medialnych. Jeden to taki, w którym szuka się ustawicznie tak zwanego balansu, złotego środka. I to jest dziennikarstwo, które jest przede wszystkim skierowane na poszukiwanie tego środka, a nie na dociekanie prawdy. Argumenty, czy w formie trzech minut z tej strony nie są równoważne. Nigdy tak nie ma, więc to jest... Argument argumentowi nierówny. Argument argumentowi nierówny, więc to jest ta szkoła, ona pochodzi z Wielkiej Brytanii, ta szkoła dziennikarska, która wydaje mi się, choćby w tej konkretnej sprawie, nie do końca pozwalająca opowiedzieć to, co w tej sprawie należało opowiedzieć. Ja wybrałem inny sposób opowiadania tego filmu, opowiadania o tym problemie, mianowicie bardzo osobisty, odautorski sposób patrzenia na świat, gdzie w sposób świadomy poruszam się od jednego bohatera, że tak powiem, do drugiego. Każdy z nich ma bardzo jasno określone poglądy na to, co się w kwestii katastrofy smoleńskiej dziać powinno i nie dzieje. I interesowało mnie przede wszystkim zbudowanie obszaru, całego tego obszaru wątpliwości, prawda, który w inny sposób nie byłby do zbudowania, ponieważ zakładam, że gdybyśmy prowadzili tutaj rozmowę na poziomie dziennikarstwa zbalansowanego, to po jednej stronie powinienem postawić brak możliwości dostępu do czarnych skrzynek, ale z drugiej strony zakładam, że powinienem postawić, no dobrze, ale tam były naciski w kabinie, bo tak ktoś mówi. To do niczego nie prowadzi. To nie buduje całej tej sfery wątpliwości, którą każdy z nas w Polsce ma. A tych wątpliwości jest bardzo dużo. Mnie zależało na tym, aby poszerzyć całe to spektrum dyskusji na temat katastrofy smoleńskiej o ten obszar, który jest całkowicie pominięty w dyskusji publicznej. No bo więc na przykład... stąd ci, a nie inni rozmówcy, ponieważ oni na przestrzeni tych kilku miesięcy, zanim ja do nich dotarłem, zanim ja przygotowałem jakby możliwość wyprodukowania tego filmu wspólnie z Holendrami, dawali wyraźnie do zrozumienia w przestrzeni medialnej, że oni też są zaniepokojeni tym, co widzą.